Cześć drodzy widzowie, niedziela, 12 dzień grudnia, więc to dzień, w którym rozpoczynają się kolejne międzynarodowe indywidualne mistrzostwa Argentyny. Dziś ze mną jest gość specjalny, człowiek, który wygrał te mistrzostwa w roku 2015, Jakub Jamruk z Dunek Wybrzeże Gdańsk. Cześć Kuba. Cześć, witam wszystkich. No właśnie, zaprosiłem Ciebie tutaj Kuba, bo kto jak nie Ty, jeśli chodzi o polski żużel, chyba jako jedyny masz tak duże osiągnięcia na szczeblu argentyńskim, jakkolwiek orientalnie to nie brzmi, bardzo fajna rzecz. Powiedz proszę, jak to jest stanąć na najwyższym stopniu podium jako mistrz międzynarodowy, mistrz Argentyny, obok takich zawodników jak choćby Zoltán Adorján, czy Marcel Gerhard, czy Armando Castaña? No świetna sprawa, ta Argentyna jest faktycznie taką egzotyką żużlową i w ogóle wpisywała się w moje pasje też podróżnicze, tak? Więc jak mogłem zwiedzić świat jeszcze na drugim końcu świata jeździć na żużlu, to już było dla mnie idealne połączenie. Więc świetna sprawa, co prawda mówię, no też trzeba przyznać, że tam poziom nie był jakiś rewelacyjny i bardzo ciężki, ale cała organizacja, wszystko to ogarnąć, trudy innego klimatu, innego życia w innym świecie. Naprawdę to super smakowało i bardzo się cieszę, że udało mi się tam właśnie te mistrzostwa wygrać. Tak jak powiedziałeś, egzotyczny kierunek, ale również stawka egzotyczna, bo pomijając wszystkich Argentyńczyków, którzy tam startowali, był jeszcze Manew z Bułgarii i Oleg Bieszczasnow z Rosji, z którym generalnie biłeś się praktycznie do przedostatniego bądź ostatniego turnieju o pierwsze miejsce. Także ciekawy kierunek. Tak, to dokładnie. Jeszcze było dwóch Anglików, ale niestety przed mistrzostwami musieli wrócić do domu. Więc tak, no w Argentynie strasznie kochają motosport i żużel też. Jest im ciężko to rozwinąć, ale no tak, wspomniałeś wszystkie nazwiska, które wcześniej wygrywały. Chyba wcześniej nawet się to miało lepiej i dużo zawodników obierało ten kierunek, tak. Niektórzy teraz o Australii, czy Australijczycy, którzy w zimie wracają do swoich domów i mogą w każdym momencie mieć kontakt z motocyklem i sobie śmigać. Więc naprawdę to było świetne przeżycie i taka trochę wymiana jak studencka na Erasmusie była tutaj dla mnie i cieszę się, że miałem taką okazję. No mam nadzieję, że również jak te właśnie Erasmusy obfitowały w różne podróżnicze przygody. Podkreślmy. Tutaj akurat z tym tematem troszeczkę mam taki trochę taki niedosyt, bo akurat jeśli chodzi o podróże, nie było ich praktycznie w ogóle, z tego względu, że też nie miałem teraz za bardzo kompanów, co prawda było nas, mieliśmy mieszkanie w trójkę czy w czwórkę w Europejczyków, tak, ale chłopaki no niezbyt byli chętni na jakieś zwiedzanie, siedzieli na miejscu, ja sam też nie chciałem się trochę zapuszczać po całej Argentynie. Argentyna jest przepotężna, przewielka. W zasadzie te moje gdzieś tam zwiedzanie tego kraju jakby trochę się opierało tylko na tym, gdzie przemieszczaliśmy się na zawody, tak? Czyli te trzy inne lokalizacje, czy no wiadomo, przyleciałem na główne lotnisko do Buenos Aires, ale też jakoś tam specjalnie wielkich gdzieś zwiedzań nie było. Dla mnie to było coś naprawdę nowego i taki byłem troszeczkę taki wystraszony w totalnie w obcym świecie. Bez nikogo w zasadzie bliskiego, więc też nie chciałem za bardzo gdzieś tam gdzieś chodzić i swoimi ścieżkami, a mówię, nawet same Buenos Aires wyglądało tak, że wylądowałem, wpakowali mnie do autokaru, powiedzieli wysiądź tu i tu właśnie w miejscu docelowym, czyli w Bahia Blanca i na tym się skończyło, więc niestety nie było okazji, ale myślę, że jeszcze mam nadzieję, że będzie. Okej, tak jak sam wspomniałeś, lądowałeś w Buenos Aires, ale generalnie wszystkie tory, na których te mistrzostwa się rozgrywały, były jakby ulokowane w dystrykcie Buenos Aires. I co ciekawe, najdłuższa odległość pomiędzy torami to było około 500 km. Czyli drodzy widzowie, proszę sobie wyobrazić, że to tak jakbyśmy pojechali z Katowic do Gdańska. I to mówimy tylko o jednym, w cudzysłowie, w województwie, więc no, odległości w Argentynie są przepotężne, zresztą Argentyna jest gigantycznym krajem, nawet niewyobrażalnie gigantycznym, choć na mapie to tak nie wygląda. Dobrze, Jakubie, jak to w ogóle się stało, że dostałeś propozycję startu w tych mistrzostwach? Organizatorzy po prostu, którzy tam w Argentynie to organizowali, pisali do mnie już chyba tam jeszcze wcześniej, przed tym rokiem, którym finalnie poleciałem. Wcześniej też to było trochę bardziej ta Argentyna popularniejsza, jak w tym momencie, bo już przede mną bywało dużo zawodników z Europy, z Polski, między innymi Mariusz Fierle i jeszcze chyba ktoś... Dawid Sachera.
Dawid Stachyra, bo było po mnie, ale przede mną było paru zawodników i miałem fajny punkt zaczepienia w sensie takim, że też ktoś mógł mi doradzić, powiedzieć co i jak, więc po prostu naturalnie dostałem propozycję, zacząłem się mocno na tym zastanawiać, zacząłem się wypytywać chłopaków, czym się to je, jak to wszystko wygląda i dość długo myśmy tam konwersowali, dogadywali szczegóły. Jeszcze też dość długo do tego przygotowywałem, bo musiałem też spakować sprzęt, to w sumie nie za dużo, bo za dużo też w sumie do samolotu nie mogłem wziąć. Kwestie celne, wszystkie rzeczy takie logistyczne były dość trudne do ogarnięcia, ale na szczęście się wszystko udało. No i cóż, i tam się znalazłem. No właśnie, wspomniałeś o tych kwestiach celnych, to też jest dość ciekawy temat. Czy ty wylatując do Argentyny potrzebowałeś paszport albo jakieś zezwolenie na przewóz dość specyficznych przedmiotów, jak części czy motocykle w ogóle? Właśnie z tym jest duży problem, nie wiem jak jest teraz tam dość władza, jest często się zmienia i często są różne problemy z tym, ale zawsze były problemy właśnie z przywiezieniem tego sprzętu. W ogóle żużel potrafimy mieć sporadycznie, ale potrafimy mieć problemy, ja osobiście nie miałem, ale chłopaki mieli problemy nawet w Niemczech, gdzie zatrzymała policja samochód, który tam przewoził motory i chcieli dowód rejestracyjny na motocykli, nie było rejestracji świateł, no i tam nie mogli zrozumieć, dlaczego nie ma papierów na te motocykle żużlowe i dość mocno tam musieli się handryczyć z tym, więc tym bardziej w takim kraju, gdzie w Buenos Aires, no żużel, to jest, mówisz o prowincji, tak, tylko że z Buenos Aires do Bahia Blanca jest 700 km, tak wspomniałeś, te odległości są potężne, więc oni w Buenos Aires w ogóle totalnie nie wiedzą, co jest żużel, więc na lotnisku tym bardziej i no myśmy troszeczkę na takie, licząc na taki psi swęc trochę ten sprzęt zawsze brali, bo oficjalnie wysyłać go i przez urząd celny zawsze był problem, bo po co, na co, co to jest, czy to rower, czy to motor, nie wiadomo o co chodzi, więc też w Argentynie mają też swoje motocykle, swoje sprzęty. Przeważnie zawodnicy, którzy byli przede mną, jak przyjeżdżali ze sprzętem, to wracali w zasadzie już tylko z małą walizeczką w sumie, tak samo jak ja, bo nie opłacało się tego sprzętu zawsze zabierać do domu, a oni to potrzebowali i chętnie od nas odkupywali cały sprzęt i wyposażenie. Więc ja też nie brałem całego kompletnego motocykla, tylko pewne elementy. No, najważniejszy silnik, gaźnik, parę podzespołów takich eksploatacyjnych na wymianę, aby coś się stało. Ale no w sumie i tak miałem cztery takie pudła po 30 kilo, więc trochę tego było. Normalnie to nadałem jako bagaż i wyjechało mi to normalnie na taśmie na lotnisku. Normalnie wychodziłem z tego lotniska, była jakaś taka taśma, która jeszcze to sprawdzała. Chyba miałem szczęście, że pani chyba trafiłem na zmiany, jak już to zobaczyła, taka zmęczona macha ręką mnie puściła, ale niestety niektórzy chłopaki mieli problemy, mieli zatrzymane te sprzęty i bardzo długo się gdzieś tam sądzili i handryczyli właśnie z całym urzędem celnym. Niektórzy ponoć nie odzyskali wszystkich sprzętów, więc tutaj jest duży problem, ale chyba już na tym etapie teraz, już w końcu finalnie mi się wydaje, że organizatorzy już doszli do porozumienia właśnie z władzami urzędu celnego i z tym sprzętem już jest to teraz, z tego co wiem, to łatwiej. Przepraszam, jeżeli to pytanie, które teraz zadam, będzie troszeczkę niegrzeczne dla ciebie jako dla sportowca, ale powiedz, czy ty jadąc do Argentyny bardziej myślałeś o ciekawym spędzeniu okresu początku roku jako formę przygotowania do sezonu, czy jechałeś tam wygrać? To i to, ale bardziej mnie by przeświadczało cel właśnie podróży plus spróbowanie innego przygotowania, tak? Czyli kontakt z motocyklem całą zimę. W zasadzie zamieni ten okres zimowy, który mamy naturalnie właśnie na jazdę. Mhm. I to bardziej przyświecało. Wygranie było jakby takim drugorzędnym jakby w sumie celem, ale wiadomo, że jak się staje pod taśmą, nawet na treningach czasem jak się ścigamy, to każdy ciśnie. Może nie na 100% jak na zawodach, ale każdy ciśnie, więc też tak to trochę wyglądało, że jak już tam przyleciałem, to leciałem, rozłożyłem się, widziałem, że wszystko jest okej. No to już gdzieś tam te ambicje sportowe też się pojawiały. W porządku. A opowiedz nam proszę teraz, Jakubie, o formacie całych tych zawodów. Na przełomie 2014-2015 roku, czyli w tej edycji, w której ty startowałeś, było 9 turniejów. W tym roku będzie ich aż 15. Sam powiedziałeś jeszcze tutaj przed nagraniem, że w wyścigach startowało, szczególnie w Bahia Blance, po 5 zawodników. I czym to w ogóle było spowodowane?
formuła była standardowa, jak system Grand Prix, tak, czyli zawody indywidualne, każdy miał 5 wyścigów, w sumie 16 rund zasadniczej, 2 półfinały i finał. W Baja Blace z tego względu, że był bardzo duży tor, porównałbym go do Pardubic, był bardzo szeroki, łagodne łuki, więc tam i nawet z ich 6 moglibyśmy spokojnie jeździć. Było na tyle zawodników, że był atrakcyjny z kibicą zawody, jechało właśnie 5 zawodników, punktacja tylko była dość taka nietypowa, bo 3-2-1 i 2 razy 0, tak? Czyli nie było 4-3-2-1, jak powinno to być. A było jakieś takie 0-0 z gwiazdką, że to 0 jest nie, bardziej punktowane nie. niż to drugie? Nie, to wynikało z tego, że mieliśmy płacone od punkta i dlatego może chodziło, żeby 4 nie było. Okay. No ale na pozostałych tych turniejach, na innych torach normalnie było w 4, więc standardowa formuła, tak? Tak jak można nazwać do Grand Prix, tam za wygranie normalnie liczyły się punkty z całego turnieju, się wrzucały do klasyfikacji generalnej i kto najwięcej, to wiadomo, to ogarnął. Okej, wspomniałeś o tym bardzo szerokim torze w Baja Blance, ale jeszcze startowaliście na 3 innych torach. Wybacz, jeżeli przekręcę te nazwy, bo są dla mnie troszeczkę trudne. To było Belszok, tak? Tak. Karszua i Carlos Caceres. Jak z kolei wyglądały tamte tory? Czy to były tory przypominające polskie tory, czy może któreś bliżej nazwane, nie wiem, Szwecja, Dania, Czechy, coś w tych okolicach? Czy totalnie co innego? Podobne do polskich torów, nie były już takie duże, co prawda ciężko mi teraz na szybko gdzieś tam szukać porównań tutaj w polskich torach, ale na pewno to nie była jakaś taka odnoga typu Anglia czy Dania. No Szwecja też można porównać do Polski, że są porównywalne, więc nasze takie polskie tory, które nie sprawiały w ogóle problemów, na szczęście nawierzchnia też zachowała się super, trzymała się. W ogóle w Baja Blance to w ogóle był hit, bo praktycznie całe zawody prawie nie równali toru, bo po prostu z nim byli sprzętu. Okay. Mieli jakąś siatkę za pick-upem zaczepioną i jakoś coś tam przejeżdżali, troszeczkę równali. Mieli tylko taką równiarkę, którą to taka równiarka, wie, że praktycznie jak coś to po zawodach, jak nie 2 razy do roku, żeby równać toru, oni tylko taki sprzęt mieli, więc równali po całej rundzie zasadniczej przed półfinałami i finałami, więc ta przerwa trwała chyba za 40 minut. I tor się diametralnie wtedy zmieniał, ale no, traktowali się czym mogli, widać, że kochają ten sport i chcą go kultywować, chcą go robić, ale nie zawsze im brakuje, no czasami po prostu brakuje mi przede wszystkim finansów i wszystkich takich rzeczy materialnych. W porządku, a czy odczułeś żywiołowość argentyńskich kibiców, tą ich gorącą latynoską krew na trybunach? Oczywiście, to jest w ogóle speaker, wszyscy, cała otoczka, speaker, który przez głośniki praktycznie próbuje przekrzyczeć motocykle i komentuje cały wyścig na żywo. No widać u nich tą miłość do takiego sportu, w ogóle ogólnie do sportu i do motosportu. Cieszyli się, a najbardziej się cieszyli, jak któryś z Argentyńczyków pokonał mnie, więc to ich najbardziej cieszyło. Nie, że po złości mi, bo dużą sympatią mnie darzyli, a ich, ale wiedzieli, że traktowali mnie troszeczkę jak kogoś wow, tak, że z Europy, że Polaków, polską nację w Żużlu wiadomo, że mają za prawie za bogów, więc jak któremuś z Argentyny udało się właśnie pokonać nas tutaj Europejczyków, czy mnie, to był największy szał wtedy na tył. Faktycznie, miałem przyjemność rozmawiać z jednym ze współorganizatorów tegorocznych zawodów i jak mu wspomniałem nazwisko Zmarzlik, to dostałem 70 wiadomości, jaki to on jest fantastyczny i wspaniały i że w ogóle zna wszystkie tory i że ogląda Grand Prix, że w Polsce i polską ligę, także faktycznie Argentyńczycy są zajarani tym polskim żużlem. Powiedz proszę, czy miałeś przyjemność spotkać któregoś z naszych rodaków w Argentynie? Nie, właśnie przez 2 miesiące nie widziałem żadnego naszego z rodaków. W ogóle w ogóle Baja Blanca też nie jest turystycznym miejscem, więc w ogóle też byłem atrakcją, że byłem gringo, tak jak to się mówi. Gringo, tak w rejonach, tak, że co ja tu robię w ogóle, że jak z kimś tam próbowałem gdzieś skomunikować się, jak parę słów tam załapałem, że mówię, że jestem Polako, to oni, co ty tu robisz w ogóle, patrzy na mnie jak na kosmitę, nie? Co ja robię w połowie, w środku Argentyny w ogóle. Więc nie miałem okazji w ogóle do spotkania Polaka. A w kwestii komunikacyjnej Argentyńczycy mówią po angielsku, czy trzeba było dogadywać się na zasadzie migowej coś w tych okolicach? Mówią, ale tylko nieliczni naprawdę płynnie mówią i to był problem też.
na szczęście z tymi najważniejszymi osobami, z którymi cały czas musiałem mieć kontakt, typu organizatorzy i tak dalej, to nie było problemu. Ale tak towarzysko, gdzie zabierali mnie, gdzie opiekowali się mną tak w zasadzie, bo zawody były od weekendu do weekendu, a cały tydzień mieliśmy czas wolny, więc starali się faktycznie nas opiekować, nami opiekować i zabierali nas na po prostu na takie spotkania towarzyskie swoje, czy ich tradycyjne asado, czyli te grillowanie. No to często przy stole siedziałem z głową w telefonie, bo naprawdę na 10 osób jeszcze z jedną albo z dwoma osobami coś tam mogłem jeszcze trochę rękami, trochę buzią pogadać, a reszta niestety no był problem. Okej, nie wiem czy wiesz, ale Argentyna jest jedynym krajem na świecie, w którym obchodzony jest tak zwany Dzień Polaka, czyli Dzień Polskiego Osadnika. To jest obchodzone 8 czerwca, bo dzisiaj to sprawdzałem. I to jest podobno dzień wolny od pracy. Właśnie też byłem troszeczkę w szoku. I a propos całej Argentyny, teraz już troszeczkę pomówiliśmy o tym żużlu, to porozmawiajmy ogólnie o kraju. Mówiłeś troszeczkę o tych grillowaniach. Czy miałeś okazję spróbować argentyńskiej wołowiny? Podobno najlepszej na świecie. Ja prawie nic innego nie jadłem, bo oni prawie nic innego nie jedzą. Okej. Okay. Więc to tak. Przepraszam za moją ignorancję, ale o Argentynie wiem naprawdę niewiele, dlatego tutaj rozmawiamy. Strasznie się to kultywuje. Dla nich to jest codzienność praktycznie. W ogóle jak dotarłem do miejsca, gdzie tam do mojego pobytu, od razu poczęstowano mnie tym. Byłem bardzo głodny po podróży i właśnie od razu dostałem taki kawał mięcha, gdzie tam było 2 centymetry w ogóle tłuszczu, trzeba było sobie odkroić. Pamiętam po pierwszych dniach, to bolała mnie cała żuchwa, cała szczęka, bo pierwsze kęsy to musiałem sobie ręką pomagać, gdzieś w ogóle to zgryźć. Strasznie mocne, twarde, żylaste steki, mięcho takie, że naprawdę miałem wyćwiczone, mówię, tutaj mięśnie żuchwy tak jak nigdy. Więc tak na okrągło się to jadło, bo oni to strasznie uwielbiają, kultywują. Są to całe takie sklepy mięsne, gdzie wiszą te całe takie potężne płaty mięcha, wiadomo, z krowy, tak i całe, w ogóle cały proces tego ich typowego asado, czyli tego grillowania, to jest kultywuje się cały wieczór, tak, spotykają się na środku tygodnia, nie tak jak u nas najczęściej przy weekendzie, znajomi, rodzina, cały sam proces, mówię, rozpalania drewna, dopiero jak się węgielki zrobią, dopiero rozkładają te płaty mięsa, w międzyczasie są jakieś przekąski, oczywiście też mięsne, więc naprawdę te mięso u nich to jest podstawa wyżywienia i na tym stole praktycznie jest tylko mięso i sałatka i to są te dwa elementy, więc naprawdę musiałem się przestawić, ale czasami już z nimi walczę, mówię, że już mam dość, ileż można tego jeść i szukam gdzieś po sklepach zwykłego jedzenia, bo już czasami mam tego przesyt, ale naprawdę niesamowite, smaczne, super i w Polsce raczej chyba ciężko, chociaż teraz już coraz więcej sklepów gdzieś sprowadza te argentyńskie właśnie wołowinę, bo jest faktycznie najlepsze na świecie, moim zdaniem. No to powiedz, ile cięższe po tych 2 miesiącach wróciłeś do Polski? A to się trochę wyrównywało, bo też przebywanie i tam życie w takiej temperaturze, tak, gdzie w ogóle zawody zaczynały się o 10, o 22, tak, tamtego lokalnego czasu, bo dzień to by nie było szans, byśmy się tam chyba spalili w ogóle, więc gdzieś to tam gubiłem, jakoś strasznie nie przytyłem, może tam z pół kilo, kilogram. W ogóle ja to nie mam problemu też z tyciem, to też jest inna kwestia, ale mówię, całe te ciężkie jedzenie momentalnie było spalane przez tryb, może nie tryb, tylko jakby klimat, tak? A sami Argentyńczycy też nie są wcale jacyś otyli przez to, że jedzą to mięso, to tak nie jest. Bym powiedział wręcz, że są tacy normalni, jak i my. Wiadomo, się zdarzają tu osoby, ale to nie jest tak, że to społeczeństwo gdzieś jest otyłe, tak? Oni też dużo co też mnie nauczyli i zostało mi do dnia dzisiejszego, piją właśnie tą yerbę. Właśnie to było moje kolejne pytanie. Tak, i to też oczywiście, może nie w pierwszy dzień, ale na drugi dzień mnie od razu poczęstowali. Więc... Czy to prawda, że to daje takiego niemożliwego kopata, prawdziwa argentyńska yerba, taka zrobiona, jeszcze pamiętam kurczę z czego, ale z tego co się orientuję, to naprawdę dużo lepsze tak, niż... Tak, jest bardzo pobudzająca, ja do tej pory może nie codziennie, ale często, nie ma tygodnia, żebym sobie właśnie nie pił, wziąłem sobie sam, przywiozłem sobie oryginalne te kubeczki, tą bimbolę. Tak, metalową rurkę. Tak, wszystko stamtąd. Ale no dzięki temu, że uważam, że oni to piją, to też ma mocne działanie właśnie trawienne, pobudzenia trawienia, więc myślę, że pomagają sobie tym fajnie, dostosowali sobie te gdzieś tam taki środek, który pomaga im to wszystko strawić, to ciężkie jedzenie, więc no bo naprawdę ta yerba mate
mocno, mocno kręci w brzuchu, więc, więc no, na okrągło piją to dziennie po 3-4 razy. Jest w ogóle taka, jak są w grupę, to jak w Polsce jest kultura takie picia wódki, tak, dookoła kieliszek idzie, kiedyś tak, teraz każdy ma swój, ale jeszcze dookoła, tak, u nich tak, tam jest z tą yerbą, że jeden pije, nalewa, daje drugiemu, drugi sobie tam posiorbie parę łyczków, nalewa, daje kolejnemu. Nikt się tam nie przejmuje, że każdy tą samą słomkę wsadza do buzi, tylko ładują dookoła i no i tak to wygląda. Okej, rozmawialiśmy o żużlu, troszeczkę o zwyczajach. Czy miałeś okazję być na meczu piłki nożnej w Argentynie? Niestety nie. Właśnie to też jest takie trochę. Aż ktoś mógłby nie uwierzyć, jak można być w Argentynie i nie być na meczu piłki, ale no, fakt był taki, że w Bahia Blanca nie było praktycznie jakiejś takiej uznanej drużyny piłkarskiej, więc wszystko się opierało w tym mieście wokół motosportu, bo bywałem na wyścigach Michet. Ja chyba też to źle w tym momencie już wypowiedziałem, bo nie pamiętam. Mignet się to pisze, jak ktoś, polecam każdemu, żeby sobie nam zobaczył filmiki, bo bardzo fajny, ciekawy sport u nich, mi się wydaje, że w tej Bahia Blance nawet chyba popularniejszy jak żużel, oni właśnie się ścigali tym samym co my, mieli nawet zawody chyba przed nami. To są tak. Te wyścigi z samochodów, tak? Tak. Oni normalnie tak driftują, składają się tak jak i my tymi samochodami, jeżdżą w kółko i tam są lokalni zawodnicy, mają swoje mistrzostwa, naprawdę chyba więcej, czasami jak bywałem na tym, to widziałem chyba więcej ludzi, jak przychodziło na żużel, więc oni są w to mocno zajarani. Okej. Jeszcze z takich narodowych sportów w Argentynie słyszałem o, oczywiście nie pamiętam nazwy, ale był sport, który polegał na grze w koszykówkę, ale jeżdżąc na koniu. O nie, tego nie, też nie widziałem. Nie, tego zobaczyć. Nie, takich cudownie widziałem. Dobrze. Mówiłeś, że pojechałeś do tej Argentyny również ze względów właśnie podróżniczych. To powiedz proszę, co udało ci się zwiedzić w Argentynie? Czy miałeś w ogóle ku temu okazję? No jednak 9 turniejów w 2 miesiące, to taka średnia intensywność. Średnia i po prostu plany też były mocniejsze. Też tam miało być dużo więcej turniejów, ale tam z różnych względów, nieraz pogoda, nieraz po prostu organizatorzy w danym mieście nie dali rady i tydzień przed odwołali, czy tam parę dni przed nawet. No ze względu, że tam zawody były takim oprócz tej Bahia Blance w niektórych ośrodkach raz w roku, tak, więc zebrać się to, zorganizować nie było też łatwe. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, to moje zwiedzanie jakby tutaj się opierało tylko na tych destynacjach, gdzie podróżowaliśmy po zawodach, czyli te miasta, które wymieniłeś, chociaż to takie troszeczkę bardziej wioski niż miasta, bo nie było to jakieś niesamowite, duże aglomeracje. Bahia Blanca w tym miejscu, gdzie byliśmy, to było miasto, tak? Nie jakieś też potężne, ale miasto, gdzie tam wszystko można było. Czego stadion też jest na takich suburbiach, bym powiedział. Tak. Jest mocno na obrzeżach też był. Mhm. Więc no, takiej dużej okazji nie było. Jeździliśmy 100 km gdzieś na plażę do Montermoso, to takiej miejscowości, więc to była taka fajna miejscowość turystyczna. Ale no, wszystko się opierało o te mieściny, gdzie tam jeździliśmy, ale naprawdę też fajne doświadczenie, bo mimo tego, że były wioski, to na przykład, już nie pamiętam, która jedna z tych miejscowości, gdzie to była taka wioska w Polsce, nie miała w ogóle asfaltu. Wszędzie były klepichy, no, na klepichu ziemi jeździli, tak? Po prostu byłem w szoku, jak wjechaliśmy tam, zjechaliśmy z drogi asfaltowej, ja mówię, no nie, no jadą mnie zawieźć do lasu czy coś, no już koniec, nie? Piszę SMS-a do swojej wtedy narzeczonej, obecnej żony, się śmiałem, ale tak, całe taka dość spora miejscowość w ogóle bez asfaltu, wszystko uklepana, ładna ziemia i no też fajne doświadczenie zobaczyć taki totalnie inny świat, trochę takiej Afryki mi się tam wtedy wspomniało, więc fajne doświadczenie. W porządku, ja cały ten odcinek się uśmiecham, bo to co mówisz jest tak nietypowe dla nas, jako dla Polaków, no jednak to jest totalnie inny kontynent, totalnie inna mentalność i przede wszystkim klimat, do którego chciałem przejść. Sam mówiłeś, że było bardzo, bardzo gorąco, ale chciałem zapytać paradoksalnie, czy może nie paradoksalnie, ale trochę nietypowo o roślinność. Czy zauważyłeś, że dużo się to wszystko różni od tego, co mamy tutaj w naszym klimacie umiarkowanym? Jest dużo więcej po prostu takich klepich, bym tak to nazwał, tak? Nie ma tutaj. U nas jest przesy, no niesamowite, jak wszystko na wiosnę zaczyna kwitnąć, u nas, kurczę, nie możemy sobie poradzić z rosnącą alergiką, trawą, wszystkim, tak? To jest, u nas jest przepięknie pod tym kątem, tak? Tam faktycznie ten klimat, no, wypala to,
Mają co prawda te chłodniejsze, tą argentyńską zimę w naszym lecie, tak, ale tak teraz w tym momencie tam, no to tam po 40 stopni dzień w dzień jest prawie, więc to w deszcze jak są, to jak runie tak, że trzeba się chować, bo, no bo jest wielkie oberwanie chmury, ale trwa to 15 minut, nagle wychodzi słońce i dalej jest taka lampa niesamowita, więc te rośliny mają problem z tą wodą, więc dużo jest po prostu przesuszonych fragmentów ziemi. Nie, na pewno nie jest aż tak zielono i nie ma takiej bujnej roślinności jak u nas. Okej, okay. Szkoda, tak sobie teraz pomyślałem, szkoda, że te zawody były rozgrywane na przełomie lat, że tak powiem, powiedzmy grudzień, styczeń, luty, bo w 2014 roku przecież były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i właśnie chciałem tutaj zapytać, czy witasz po Argentyńczykach, przepraszam najmocniej, że futbol to jest ich taka jedyna sportowa miłość. No ale to było troszeczkę po mundialu, więc mogło to nie być aż tak widoczne. No tak mówię, tutaj obracałem się w tym gronie tych, którzy znali ten żużel i nie tylko żużel praktycznie gadaliśmy, tak? Trochę wiadomo, te piłki były liźnięte, więc wiadomo, że u nich widać to było oczywiście, ale my skupialiśmy się głównie na żużlu i jakby nie próbowali nawet tutaj zmieniać tematu czy cały czas gadać o tej piłce, więc żużlowo było mocno. Okej, okay. Bardzo Ci dziękuję w takim razie, Jakubie, za te 27 minut dokładnie już w tym momencie. Dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy, naprawdę ja spędziłem bardzo miło ten czas. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję, nie ma za co. Okej, okay. Jakub Jabrek był moim gościem, zawodnik Wybrzeża Gdańsk, Rafał Żużlowy, degustator. Kłaniam się bardzo nisko i zapraszam już do kolejnego odcinka naszych lig zagranicznych. A jaki to będzie odcinek, to malutka niespodzianka. Do usłyszenia, cześć.